Witam was widzowie w kolejnym odcinku z oglądania trailerów i różnych takich rzeczy na YouTubie. Dzisiaj oglądamy Indiana Jones 5 zwiastun. Polskiego nie ma, ale są polskie napisy. I zobaczymy. Nie będę was oszukiwał i będę szczery. Oglądałem już ten zwiastun przynajmniej 2 razy. Ale dzisiaj chciałbym go omówić i powiedzieć, co zostało zapowiedziane i tak dalej. Także zaczynamy. Mam nadzieję, że większe nagra. Jak nie, no to trudno, ale wiecie. Dobra, zaczynamy. Też fajnie, bo Indiana Jones powstanie, bo już po... znaczy 5? Nie, czekaj. Był... Ostatni to który był? Nie pamiętam, ej. Nie gadaj. Nie pamiętam, czy to jest piąty, czy któryś. Czekaj. Była Arka. Arka Noego. To była pierwsza. Poszukiwacze Arki zaginionej. Potem jeszcze był... ten z tymi jakby kamieniami, tam co tych Indianów czy coś tam. Potem jeszcze była ta. Jeszcze było. Potem było to z tym. Z tym co pierwszym aktorem grającego Bonda, nie pamiętam jak on się. Seanem Connerym. A potem ta, czyli tak, piątka, dobrze. Bo kryształowa czaszka to była czwórka, więc to jest piątka. Fajnie, że powstanie tarcza przeznaczenia, oglądamy. Fajnie, że się na to zdecydowali. Okej. No oczywiście uczy na uczelni, to fajnie, że to zostało. No, Harrison Ford już trochę lata ma, ale widać, że szaleje, bo nie dość, że zaczyna nagrywać już trochę od czasu ostatniego nic nie nagrywał, bo teraz nagrywa Indiana Jonesa 5 i jeszcze gra w Marvelu Red Hulka. Zastępuje tego, co grał generała Rosa, nie pamiętam jak się nazywa. Szkoda. I miss waking up every morning. Wondering what wonderful adventure the new day will bring to us. O, co jest? Ciekawe, kto przyjmie pałeczkę od niego. Those days have come and gone. Perhaps, perhaps not. Już czerwcu. I don't believe in magic. But a few times in my life. Czekaj, kto tam był? Kto tam był? Czekajcie. Ja mam takie coś do spowalniania klatek. Jakby. Zresztą wy też tak macie takie skróty na YouTubie. Nie wiem, kto to jest. Włączyłem nie to, co chciałem, przepraszam, tu skończyliśmy. O kurde, co jest? Czy to był odmłodzony Harrison Ford? Tak. Nie, no, fajnie wygląda. To odmładzanie komputerowe jest trochę... jest trochę dziwnym procesem i... trochę jest takie... czasami nie na miejscu, ale... i wygląda zazwyczaj... troszkę średnio, ale tutaj wygląda ładnie. Podoba mi się. Widzę dźwięku, nie wiem. Czy tam był Hitler? Czekajcie. O nie, jeszcze mi się zepsuł ten... jeszcze mi się zepsuł komp, co to ma być? Mój kurde, nie przewinę. No nie uważam. Dobra, na szczęście nie. What you believe? Ooh. Wygląda jak... czekajcie, co? Czy... to jest... Ameryka, co to? Ciekawe, jakie to święto. How hard you believe it. Oczywiście wleciała standardowa muzyczka, dobrze. Nie wiem, jak pierwszy raz oglądałem, to byłem zachwycony, w sensie... myślałem, że ten młody aktor, znaczy młody, teraz już nie jest młody za bardzo, ale tamten co grał w czwórce przejmie rolę, ale widać, że chyba nie, bo nie widziałem go tu ani razu, no chyba, że pojawi się jakieś cameo z nim. Ale jak usłyszałem pierwszy raz tą muzyczkę, no to byłem zadowolony, że powracałem stare motywy, także fajnie. Fajnie, że Harrison Ford tu gra. Ona chyba będzie po nim, nie? Może będzie jego jakąś córką albo coś? Nie wiem, skąd ma wiedzieć. Kula spadająca, oczywiście. Czekajcie, czy tam był?
kurde, nie tu. Ja dobra, myślałem, że to jest Daniel Craig, sorry. Pierwszy raz na to zwróciłem uwagę. Tarcza przeznaczenia. Czyli pewnie tego będą szukali. Ciekawe, co ona robi. Who is this man? I'm her godfather. Ojciec chrzestny? Get back. Dobra, to jest nawiązanie do tej sceny z dwójki chyba, gdzie gonił ich ten. Gdzie miał się bić z jakimś gościem na szpadle, a go zestrzelił. To jest chyba ta sama sytuacja. Tylko na odwrót. Czerwiec 23. No trochę daleko. Nie powiem, ale ładnie to wygląda. O, tą scenę nawet wykorzystałem na zwiastun chyba. Także fajnie, fajnie. Tutaj widzę, że dużo wspomnień chyba będzie. Albo przynajmniej jedna taka sekwencja gdzieś tak w drugim akcie. Albo nawet wcześniej. Dużą rolę ona będzie grała. Ale Harrison Ford też. I na początku pierwszy akt będzie taki pewnie, że ten, no wiadomo, taki czasy minęły i tak dalej, ale potem się już rozwinie. Ciekawe, ciekawe, kto będzie głównym złym. No dobra, kończymy. Mam nadzieję, że film się spodobał. Fajnie, że powstaje kolejny Indiana Jones. No to żegnamy się. Siemanderko. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Hello.